zacząłem. Wracamy do chwalebnej tradycji numizmatycznych spacerowych pogadanek. Jestem na warszawskim Mokotowie. Właśnie wyszedłem od siebie i idę na przysłowiowe piwo. Mamy sobotę popołudnie, prawie wieczór. Także idę spotkać się z kilkoma kolegami, no ale doszedłem do wniosku, że mogę się tam przejść, a nie pojechać. W związku z tym mogę Wam trochę opowiedzieć o numizmatyce, idąc tam, spacerując przez warszawski Mokotów. Na początku oczywiście zachęcam wszystkich do zasubskrybowania mojego kanału oraz do dołączenia do mojej grupy na Facebooku, gdzie dzielę się nowinkami, gdzie sprzedaję, prezentuję walory i myślę, że zdecydowanie dołączyć do niej warto, bo jest tam dużo ciekawych monet i dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Między innymi wie się wtedy, gdzie ja jeżdżę, na jakich giełdach będę, gdzie można mnie spotkać. Mam nadzieję, że nie popsuje nam fonii ten wiatr, który na mnie wieje. No cóż, teraz tym krótkim wprowadzeniem kończąc, czas na materiał, który chciałem Wam dzisiaj zaprezentować, czyli coś, co na pewno będzie się świetnie odtwarzało i myślę, że wielu ludziom się przyda, a także myślę, że na pewno będzie swoistym evergreenem, ponieważ jest to temat wiecznie aktualny. No i oczywiście będzie to pierwsza część pewnego cyklu, bo ten materiał będzie się nazywał Jak dobrze sprzedać swoje monety. No bo doszedłem ostatnio w swoich rozmyślaniach do bardzo krótkiego wniosku, że cały sukces w numizmatyce polega na tym, jak to w jakimkolwiek handlu, żeby tanio kupić i drogo sprzedać. Jeśli ktoś nie chce się rozstawać ze swoimi zbiorami, to może wyeliminować tą drugą część, ale prawda jest taka, że większość z nas i tak prędzej czy później się z tymi zbiorami rozstanie i warto jest doprowadzić do tego, żeby było to jak najbardziej opłacalnie przeprowadzone. No i teraz oczywiście w ramach tego, że należałoby ten cykl naturalnie podzielić na dwie części, czyli kupić i sprzedać. Wydaje się, że naturalniejsze byłoby omówienie najpierw tego, jak coś tanio kupić. Jak coś dobrze tanio kupić, bo tanio kupić to jedno, ale kupić tanio i dobrze to drugie. Zupełnie rozłączna kategoria i na pewno dużo bardziej skomplikowana. Ale myślę, że objaśniając to, jak dobrze kupić, trzeba będzie poświęcić na to naprawdę ogromną ilość czasu. A jak dobrze sprzedać? Jest, wydaje mi się, dużo łatwiej wytłumaczyć. W związku z tym zacząłem od tej strony. No i zaczynając to, no to wiadomo, że każdemu zależy, żeby zrealizować jak najwyższą cenę za swoje numizmaty. Jest to kwestia wręcz oczywista. No i tutaj należy na wstępie podzielić wszystkie swoje zbiory na kategorie. I kategorie mogą wielu z Was zdziwić, niektórym mogą się nie podobać, ponieważ są ludzie, którzy no, będą się buntowali wobec tego. Są monety drogie, rzadkie, interesujące, poszukiwane na rynku. Obecnie rynek zmienił się na tyle, że praktycznie każda droga pozycja jest poszukiwana na rynku, ponieważ pośrednicy, którzy organizują aukcje, no nie chcę powiedzieć mordują się, ale na pewno otwarcie, intensywnie konkurują, żeby otrzymać ciekawe, interesujące walory. No to mamy pierwszą kategorię. Drugą kategorię, żeby przeskoczyć od razu na drugą stronę spektrum, są walory tanie i popularne, które najczęściej, no bądź co bądź, kosztują tyle, że praca jakaś, którą trzeba by było włożyć w indywidualną sprzedaż takiego waloru, potrafi być znaczącą częścią jego ceny. Na przykład półtorak Zygmunta III Wazy. Moneta, która kosztuje kilkanaście, może 20 kilka złotych w stanie normalnym, obiegowym, wyględnym. No to ja ośmielę się stwierdzić, że jeśli chcecie sprzedać taką monetę, to musicie albo mieć bardzo tanie koszty pracy, albo sprzedać ich ogromną ilość w krótkim czasie. A zrobienie zdjęcia, wysłanie tego, opisanie tego i w ogóle cały proces oprawy jest niestety cholernie czasochłonny. W związku z tym żaden duży dom aukcyjny nie będzie od Was chciał takiej monety wziąć w komis.
będzie chciał ją od Was kupić. Będzie chciał ją od Was kupić z zachowaniem swojej tradycyjnej, marżowości, czyli tanio. No i tutaj już się rozbijamy. W związku z tym, co zrobić? Należy tą monetę sprzedać samemu, żeby uniknąć prowizji pośredników. To jest chyba oczywiste. Jak to zrobić? Dzisiaj rynek się zmienił. Kiedyś większość ludzi, którzy kolekcjonowała monety, handlowała na Allegro. Naprawdę bardzo często ludzie, którzy poszerzali swoje zbiory, handlowali również na Allegro i bardzo dużo monet tam sprzedawali w ramach wymiany kolekcjonerskiej, powiedzmy, jednego waloru na drugi, czy po prostu, żeby przechowując te walory 6 miesięcy i korzystając z tego prawa, które daje nam ustawodawca w Polsce, żeby nie płacić podatku dochodowego za coś, co posiadamy więcej niż pół roku, trochę sobie dorobić i powiedzmy niwelować koszty zakupu niektórych rzeczy, które później kupowali do kolekcji. Tak się działo. Teraz jednak Allegro jest niedostępne dla zwykłych ludzi i nie można już na Allegro sprzedać. Jest Allegro lokalnie, ale ono jest dość wadliwym miejscem sprzedaży. Ciężko tam jest cokolwiek sprzedać. Ciężko jest tam sprzedać coś w dobrej cenie. No i przede wszystkim pobiera jeszcze chyba jakieś kilkanaście procent opłaty, co też jest mordercze. W związku z tym, co można zrobić? Bardzo, bardzo urosłe grupy na Facebooku. Grupy na Facebooku, które liczą już tysiące ludzi i mają jeden cel, czyli umożliwić kolekcjonerom wymianę monet, sprzedaż, kupno. Bardzo, bardzo rozwinęły się od czasu, kiedy ja handlowałem na jednej z pierwszych grup na Facebooku. Kiedyś, pamiętam, za czasów takich z 10 lat temu, no, były dwie liczące się grupy na Facebooku. No i ja handlowałem już na nich jako młody chłopak. Na jednej z nich, zresztą do dzisiaj posiadam odznakę eksperta w grupie, także no, gdzieś tam być może ludzie mnie kojarzą i znają. Na Facebooku handlowałem bardzo długo i myślę, że obecnie jest to chyba najlepsza alternatywa handlowa dla monet tańszych. Monety droższe omówię w drugiej części tego filmu, ponieważ proces aukcyjny, proces przekazywania na aukcję, proces różnych negocjacji i różnych metod, które należy tam przedsięwziąć, jest również skomplikowany. Więc w tym filmie, który i tak będzie trwał pewnie, podejrzewam, z 20-30 minut, skupimy się na tym, że sprzedać można walory tanie własną ręką. No i trochę Wam powiem, jak to zrobić. Oczywiście istnieje też inna opcja. Inna opcja jest na przykład skorzystania z usług pośrednika, który nie ma ogromnego biura i 20 pracowników. W związku z tym nie potrzebuje zarobić na półtoraku 15 zł z 18. I takim pośrednikiem jest na przykład ja. Ja tradycyjnie działam na dużo niższych marżach, a też na przykład jestem w stanie sprzedać bardzo wiele rzeczy korzystnie, co świadczy o tym, że wcale niekoniecznie trzeba coś wystawić na OneBidzie, żeby coś sprzedać. Nawet przeciwnie. Ja przecież też kupuję monety na OneBidzie i sprzedaję je drożej. W związku z tym wystawienie na publiczną aukcję na OneBidzie wcale nie jest gwarantem sukcesu. Ale o tym powiem sobie w drugim filmie. W tym filmie powiem Wam, co zrobić, żeby móc samemu sprzedać taką monetę. Oczywiście kluczem do sprzedaży monety własną ręką jest wykonanie jej dobrego zdjęcia. Dobre zdjęcie, to myślę, że jest to 3/4 sukcesu, nawet nie połowa, 3/4. I myślę, że kolejne 10-15% to jest opis, chyba że mówimy o rzeczach takich naprawdę nietypowych, rzadszych, bardziej interesujących, to wtedy wartość opisu w tym rozstawie rośnie. No i resztą jest dobranie odpowiedniego miejsca sprzedaży. Dlatego, że na przykład grup na Facebooku jest bardzo wiele, no i prawdą jest to, że dobierając odpowiednie przedmioty do odpowiednich grup, można dużo większy sukces osiągnąć. Niemniej jednak trzeba się skupić na zdjęciu. Zdjęcie nie musi być idealne. Nie musi to być zdjęcie, które wygląda jak zrobione w profesjonalnym domu aukcyjnym. Zdjęcie musi być ostre, dobrze doświetlone i musi pokazywać po prostu dobrze monetę. Tak naprawdę dzisiaj
większość telefonów jest w stanie zrobić takie zdjęcie bez większego problemu. Wystarczy zachować odpowiednią odległość monety i jej równoległość do aparatu telefonu, no i odpowiednie oświetlenie. Jeśli nie macie lamp LED-owych, na przykład o neutralnej barwie światła, które się bardzo dobrze do takiej fotografii nadają, to możecie zrobić po prostu zdjęcie w świetle dziennym. Światło dzienne jest bardzo dobre do takiej fotografii, bardzo dobrze się do tego nadaje. No i szczególnie kiedy mamy taki pochmurny dzień, jak na przykład był dzisiaj, to też świetnie wychodzą w takim świetle zdjęcia. W związku z tym nie trzeba jakoś specjalnie wyposażać się w jakieś studia. Ja tak naprawdę czasem robię zdjęcia takim swoim specjalnym settingu, a czasem na przykład robię zdjęcia na ręce, po prostu. Ręka, która jest w odpowiedniej odległości. I oczywiście ja się nie traumuję jako dość sezonowany kolekcjoner, handlarz monetami, że nie używam rękawiczek. Chociaż musicie się przyzwyczaić, że jeśli zrobicie sobie zdjęcie na gołej ręce, to na pewno znajdzie się ktoś, kto powie wam, rękawiczki, nie macie rękawiczek. Bo ludzie to przeżywają jednak i no tak to niestety jest. Ludzie są specyficzni i trzeba na to wziąć poprawkę. Także jeśli już zrobimy zdjęcie, co uważam nie jest dzisiaj wielkim wyczynem, bo większość telefonów doskonale sobie z tym radzi, no to opis. Jeśli nie macie katalogów, no chociaż jako kolekcjonerzy pewnie w większości posiadacie katalogi papierowe, których używacie, no to z pomocą przyjdzie wam szeroki zakres stron, archiwów, które między innymi opisuję tutaj na swoim kanale w różnych filmach. Warto się z tym zapoznać. Wtedy będziecie w stanie zrobić przede wszystkim kilka rzeczy. Pierwszą rzeczą jest identyfikacja waloru. Identyfikacja, jego opis. Jeśli macie odpowiednie doświadczenie, to również opis stanu zachowania tego waloru. Chociaż pamiętajcie, że tutaj jest pewna subiektywność, no i niestety możecie się narazić na jakieś nieprzyjemności ze strony ludzi, ponieważ no, zdarzało mi się, że ludzie kupowali ode mnie monety i mówili, że o te tam pół stanu się nie zgadza. A to jest problem, bo no, bądź co bądź jednak nie jest mile widziane, żeby ktoś chciał wam później zwrócić monetę, a wy mówicie, nie oddam ci pieniędzy, na drzewo, banany prostować. No niestety to się może zakończyć konfliktem niepotrzebnym. W związku z tym, no, jeśli nie umiecie tego zrobić, czy nie czujecie się z tym pewnie, to lepiej jest to pominąć. Każdy również jest w stanie gdzieś tam po swojemu to ocenić i zapłacić no, relatywnie do tego, co mu się wydaje. Dobra. Idziemy dalej. Macie już opis, macie jakiś być może stan zachowania. Cena. Możecie oczywiście wystawić rzeczy na licytację, ale to jest problem. Problem pojawia się na tej kanwie, że no niestety czasem licytacja może skończyć się świetnie, a czasem bardzo źle. Ale wy na takiej grupie jesteście zobowiązani jako sprzedawca respektować to, jaką cenę tam na grupie moneta osiągnęła. I nawet jeśli sprzeda się słabo, to powinniście za nią zapłacić. Powinniście ją wysłać klientowi, czy tam za nią zapłacić. Zależy, po której stronie jesteście, tak? No i teraz tak. Oczywiście jak kupicie monetę tanio, to chcecie za nią zapłacić, a jak sprzedacie tanio, to gorzej wychodzi rozstawanie się z nią. No i mamy taką sytuację, że licytacja może się zakończyć słabo, za to kup teraz może się w najgorszym wypadku zakończyć brakiem sprzedaży, więc de facto straty nie ma, bo te same zdjęcia, ten sam opis możecie później przerobić i na przykład wystawić monetę na licytacji, chociaż jeśli nikt nie chce jej kupić na kup teraz, to podejrzewam, że raczej ciężko będzie ją sprzedać na licytacji za takie same lub większe pieniądze. No i wystawić ją, no i efekt, później to wysłać. Macie bezproblemowo załatwioną sprawę. Oczywiście warto tutaj nadmienić, że istnieją te przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej i jeśli sprzedajecie monety w sposób ciągły i zorganizowany, to jest taka piękna definicja działalności gospodarczej, to może być problem, bo przyjdą do was i dowalą wam podatek, bo stwierdzą, że to nie była sprzedaż taka własna,
okazjonalna, tylko była ta działalność gospodarcza, której nie podzieliliście się wiedzą o niej z Urzędem Skarbowym. No i będzie nieprzyjemnie. W związku z tym warto zachować pewną okazjonalność, nie robić tego regularnie typu 5-10 monet w tygodniu. No i tutaj jest na przykład takie zastanowienie, czy korzystanie z Facebooka moim zdaniem jest sprzedażą w sposób zorganizowany, bo korzystasz z grupy, ale być może jeśli korzystasz z wielu grup, to już warto się zastanowić, czy ta organizacja jest taka twarda, jak w przypadku korzystania tylko z jednej grupy. Niemniej jednak należy na to uważać i myślę, że trzeba na to zwrócić uwagę, bo niejednokrotnie się zdarzyło, że ktoś handlował z monetami na Facebooku i dostał list z urzędu, że no, dzień dobry panu, tutaj mamy problem, bo tyle pan sprzedał, tyle razy, szczególnie jeśli wejdzie się w jakiś konflikt i ktoś uprzejmie doniesie listownie o waszym procederze, załączając grubą pajdę screenów z waszymi licytacjami i z waszymi ofertami. Także no, tutaj trzeba uważać i zasadniczo dobrze jest się nad tym zastanowić. Dobra, próbuję znaleźć swoją drogę przez Mokotów, bo tak się zastanawiam. Jestem na ulicy Grażyny. Mam nadzieję, że wyjdę do Puławskiej za sekundę już. No, także jeśli zrobicie dobry opis, jeśli ten opis będzie wystawiony razem z dobrym zdjęciem i wystawicie monetę na odpowiedniej do tego grupie, gdzie znajdują się kolekcjonerzy, trzeba pamiętać, że no, jakby to nie brzmiało, na Facebooku lepiej płacą ludzie, którzy dopiero zbierać zaczynają, więc dobre są do tego grupy, które może nie tyle dopiero powstają, co które szybko rosną. Ja lubię się posługiwać tą metryką i sprawdzam, jak się zmieniała ilość ludzi w grupie i wtedy coś jest mi wiadome. No ale oczywiście jeszcze prowadzę sprzedaż na swojej grupie. To jest zupełnie insza inszość, zupełnie co innego. Niemniej jednak to jest taki krótki poradnik, jak sprzedać samemu, własnym sumptem, monetę dobrze w internecie. Bo powiemy sobie też, jak sprzedać ją być może gdzieś stacjonarnie, jak sprzedać ją pośrednikowi, no i jak wystawić ją na aukcji. Także już widzicie, że to będzie wieloczęściowy cykl i na pewno będzie to dość interesujące. No a później pamiętajcie, że przejdziemy do fazy zakupów, co też będzie na pewno bardzo, bardzo interesujące. Do zobaczenia w następnym materiale. Jeszcze raz Was zachęcam do subskrybowania, do dołączenia do grupy Tempusa na Facebooku. Do zobaczenia. Cześć.